7 do 8, ja tylko przy końcówce tego meczu powiem, że sekcję bokserską KSZO sponsorują Huta Ostrowiec, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe Huty Ostrowiec, Zakład Walcowni, Związki Zawodowe Huta Ostrowiec, NSZZ Solidarność Huty Ostrowiec, PKS Ostrowiec, Telewizja Kablowa Ostrowiec, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kojan w Ostrowcu przy ulicy Gulińskiego, Wojtran z ulicy Żabiej i hurtownia Amal, a my mamy wagę półciężką, a w niej Tomasz Miałkowski z Rostislawem Zaulicznym. Jest w tej chwili 8 do 8, a oprócz tego jeszcze dwa punkty z Rowalkower Prysmantasa w wadze ciężkiej. Bardzo mocny cios, proszę Państwa, Miałkowskiego i Zauliczny. Zauliczny jest zniesiony. On mówi, że kontuzja, ale ja nie wiem, czy kontuzja, to było po ciosie. Ja nie wiem, czy on, proszę Państwa, przypadkiem tutaj nie gra, a Tomek Miałkowski zdobywa punkty, które są remisem dla naszego klubu. To było, proszę Państwa, wyraźnie po ciosie, a Zauliczny być może pokazał tu kibicom ostrowieckim, że jest kontuzjowany, że ma kontuzjowane kolano. Proszę Państwa, Tomek wygrywa walkę niezależnie w jaki sposób i niezależnie od tego, co zrobił i co pomyślał Rostislaw Zauliczny, i remizujemy te spotkanie. Jakżeż bardzo, proszę Państwa, poprawiły się ostrowieckim kibicom humory. Już wszyscy wstali. To jest boks, tak słyszałem teraz tutaj pan Jan Klichowicz, sędzia AIBA, który sędziuje dzisiejsze spotkanie, powiedział, to jest boks. Ale wszyscy chyba kibice i Państwo również przed telewizorami w tej chwili widzieli, że był cios w tą kasę Miałkowskiego. Tomek Miałkowski pokonał Rostislawa Zaulicznego.